Rozliczenie partyjnej kasy do PKW muszą przysłać wszyscy, ale nie wszyscy chcą szczegółowo tłumaczyć się ze swoich wydatków. Najmniej dokładnie zrobiła to partia Kornela Morawieckiego, która nawet nie rozliczyła wpłaconych na konto składek. Przeanalizowaliśmy wydatki wielu poważnych i tych mniej poważnych graczy polskiej sceny politycznej. Z tego, jak wygląda partyjna kasa, można wyciągnąć sporo wniosków. Jednym z najbardziej zaskakujących jest ten, że jeden z rządzących w ramach Zjednoczonej Prawicy koalicjantów istnieje właściwie tylko na papierze. Solidarna Polska uzbierała w zeszłym roku 161 776 zł. Składki, w kwocie 1300, zapłaciło 14 osób. Darowizny wyniosły 160 470 zł i zostały wpłacone przez 43 osoby. Dwie wpłaciły maksymalną możliwą kwotę, czyli 31 500. Partia nie wydała nic na fundusz wyborczy. Nie zatrudnia te pracowników, nie kupuje sprzętu ani materiałów biurowych, za to dość regularnie płaci jednoosobowej firmie reklamowej z Kielc. Jest też rachunek na ponad 2000 spod warszawskiego SPA. Wszystko wskazuje na to, że partia, która ma wicepremiera, a zarazem jednego z najsilniejszych ministrów w rządzie, właściwie nie istnieje. Zupełnie inaczej wyglądają rachunki drugiego koalicjanta. Porozumienie Jarosława Gowina miało na kontach prawie 300 tysięcy. To oczywiście zaledwie mikroskopijna część tego, czym dysponuje PiS, 51 milionów złotych, ale z przedstawionych rachunków wyraźnie widać, że partia stara utrzymać się na powierzchni. Ze składek uzyskała 96335, a z darowizn 199 844. Wicepremier Jarosław Gowin podarował ugrupowaniu 10 tysięcy. Składki płacą także regularnie zasiadający w Sejmie przedstawiciele Porozumienia. Partia na fundusz wyborczy przeznaczyła prawie 100 tysięcy. Są także rachunki za remont na 27 tysięcy, czy szkolenia z RODO za 500 zł. Regularnie płacone są też wynagrodzenia dla dwójki pracowników i czynsz za biuro w Warszawie. Subwencje z budżetu biorą nie tylko sejmowe partie. W wyniku wyborów 2015 roku w Sejmie nie znalazła się żadna z partii lewicowych. Twój Ruch i SLD startowały razem pod szyldem Zjednoczonej Lewicy, przekroczyły 3%. A to oznacza, że wciąż dostają pieniądze z państwowej kasy. Twój Ruch dostał 1 238 249 zł, wydał 1 185 500. Na cele statutowe prawie 1 100 000. Wyraźnie widać, że nieistniejąca właściwie partia wspomaga swoich byłych posłów i pracowników. Jedna z obecnych liderek Wiosny, Roberta Biedronia, Małgorzata Prokop, do końca zeszłego roku otrzymywała z Twojego Ruchu co miesiąc 2,5 tysiąca złotych. Karol Jena, były szef sejmowego biura Twojego Ruchu, także wystawia partii rachunki. Partia Janusza Palikota opłaciła także kilka sondaży i bardzo wielu prawników. Najwyższy rachunek za usługę prawną wynosi ponad 31 tysięcy. Są także faktury za szkolenia kilkakrotnie wystawiane przez firmę z Warki. Z informacji znalezionych w internecie wynika, że firma zajmuje się m.in. organizacją kursów i warsztatów wiedzy o winie. Jest też rachunek z systemu rezerwacyjnego hoteli na prawie 40 tysięcy złotych.
Jak na partię, w której składki płaci 26 osób, to musiałaby być duża konwencja. Spore rachunki wystawiała partii firma zajmująca się marketingiem w internecie, której prezes został niedawno zatrudniony w nowym browarze Janusza Palikota. Twój ruch weźmie subwencję budżetową także w tym roku. Sojusz Lewicy Demokratycznej też bierze pieniądze z budżetu, ale w przeciwieństwie do Janusza Palikota zamierza jeszcze trochę istnieć na scenie politycznej. Z subwencji SLD dostało 4 459 416 zł. Ponad 1,5 miliona wydano na wynagrodzenia, a ponad 1 200 000 na spłatę kredytu. 43 tysiące wydano na kontakty zagraniczne, czyli m.in. bilety lotnicze i składki w Partii Europejskich Socjalistów. Zaledwie 5 tysięcy kosztowało utrzymanie partyjnych samochodów. Sojusz prowadzi bardzo dokładny rejestr wpłat. Wynika z niego, że najbardziej aktywni są działacze na Śląsku, którzy na fundusz wyborczy zebrali w zeszłym roku ponad 1 000 000. Najmniej uzbierało Podlaskie, bo zaledwie 66 tysięcy. Wśród wszystkich wpłat na konta partii są tylko dwie sięgające zgodnego z prawem limitu, czyli 31500, to wpłaty szefa SLD Włodzimierza Czarzastego i jego małżonki. Razem też nie jest w Sejmie i też dostaje subwencję z budżetu. To ponad 3 miliony złotych. Na fundusz wyborczy przeznaczyło z tych środków tylko 500 000, na wynagrodzenia wydało prawie 2 miliony. To bardzo dużo, biorąc pod uwagę, że największe partie wydają po 4,3 miliony złotych na ten cel. Zaledwie 5 tysięcy kosztowało partię razem umieszczanie ogłoszeń w mediach. Bardzo ciekawie wyglądają składki i darowizny przekazywane partii. To jedyne ugrupowanie, w którym zdarzają się przelewy po 1 czy 2 zł. Natomiast najwyższa jednorazowa darowizna to 1000 zł. Wolni i niewiarygodni.onet donosi o kłopotach z rozliczeniami partii Kornela Morawieckiego. Partia zleciła remont swojej siedziby, za które unikała płatności. Nagle sprawę regulacji długów chciał przejąć jeden z dyrektorów w PKO, ale miał złożyć propozycję, aby odbyło się to bez faktur, czyli z pominięciem VAT-u. Kiedy wykonawca odmówił, pojawiły się groźby. Sprawa trafiła do sądu i komornika. Janusz Kulesza domagał się zapłaty 146 tysięcy złotych. W sprawozdaniu finansowym partii nie ma po tym wszystkim ani śladu. W ogóle nie ma śladu po partyjnych finansach. Jedyne, czego możemy się dowiedzieć, to, że partia miała na koncie 93 tysiące złotych i to wszystko. Pozostałe rubryki sprawozdania finansowego są kompletnie puste. Nie wiadomo, ile uzyskano ze składek, ile z darowizn, ani co ile partie kosztowało. Trzeba przejrzeć wszystkie przelewy, żeby dowiedzieć się, że partia zapłaciła za remont, ale zupełnie innej firmie i zupełnie za co innego. Dwie wystawione faktury, odpowiednio na 20 i 10 tysięcy, wystawione zostały przez firmę zajmującą się ogrzewaniem piankowym. Wśród wydatków z partyjnego konta są także inne zastanawiające pozycje, na przykład 1000 zł dla studia tańca we Wrocławiu. Jednak zdecydowanie ciekawsze są wpływy. Jak na tak niewielką partię z tak niewielkimi dochodami, Wolni i Solidarni mają kilku hojnych sponsorów.
Niektórzy wpłacili na konto partii po 25 tysięcy złotych w tytule przelewu, wpisując wsparcie działalności. Jednym ze sponsorów jest odznaczony 3 lata temu przez prezydenta Andrzeja Dudę były działacz opozycji z Gdyni, innym zasłużony dla Solidarności Walczącej działacz z Wrocławia. Sam Kornel Morawiecki wpłacił na partyjne konto 10 tysięcy złotych.